Przeklęty syn, autorstwa Sebastiana Artymiuka. Robert Lundstrom uwielbiał scenerię iglastych lasów. Od niemal tygodnia przebywał na obrzeżach Huntingtalk, gdzie okoliczna natura była jego idealną utopią. Już w czasach młodości upodobał sobie północny zachód Falkmachu, gdzie regularnie spędzał wolny czas. W królestwie był znany jako największy brutal wśród płatnych morderców, lecz w tym zaciszu stawał się wprawym myśliwym, a traperstwo pochłaniało go bez reszty. Wśród tajgi przemieszczał się ze swoim sługą. Zewsząd otaczały ich modrzewia oraz sosny, a ubogie runo leśne ułatwiało polowanie na młodą zwierzynę. Robert kroczył po cichu po chrobotkowej nawierzchni, wyczuwając łagodny zapach piżma i sosen. W tej chwili natrafił na stado ssaków z rodziny jeleniowatych. Ich oczom ukazała się sarna i dwójka młodych. Gdzieś w okolicy jest jeszcze kozioł, wywnioskował Lundstrom. Zastrzel młode, poschle nakazał. Zdziwiony Giermek rzucił na niego krótkie spojrzenie. Na co czekasz? Poddaj kuszę myśliwską próbie, Joachimie. Wierny sługa ręcznie naciągnął cięciwę. Wymierzył w sarnie i wśród drzew poszybował bełt. Świst przemknął tuż obok ich uszu, lecz nie pochodził jednak z ich broni, gdyż był to grot rozwidlony. Zatopił się głęboko w kości skroniowej Lundstroma. Czytał Hubert Dobrzyński. Dziś gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej jest gospodarz w pewnym sensie także tego miejsca. Mój kolega działowy, a także pracownik Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Sebastian Artymiuk. Witam serdecznie. Witam Państwa. Sebastian, jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby porozmawiać o Twoim dziele literackim. Nie tylko pracujesz w bibliotece, ale starasz się też swoje zdolności literackie na papier przelać. Właśnie jak to się stało? Jak to się zaczęło? Skąd to przyszło? Jak się to wszystko ułożyło, że Twój debiut literacki, czyli Przeklęty syn, ta książka ujrzała w ogóle świat podziemny? Wychowywałem się na takich grach jak Gothic, Warcraft, filmach pokoju Władca Pierścieni, aż w końcu seriale typu Grand Tron. To było inspiracją dla mnie. W liceum zacząłem pisać krótkie opowiadania, na studiach trochę odpuściłem, lecz w 2014 roku mój artykuł znalazł się w naukowym piśmie Scientia i wtedy uświadomiłem sobie, że warto zainwestować czas w pisanie. I w konsekwencji tego w 2017 roku skończyłem Przeklętego syna. Udało mi się go wydać, choć skromnie, ale za pośrednictwem lokalnego wydawnictwa Stowarzyszenia Rocznik Chełmski. No to powiedz, o czym jest ta książka, bo o fascynacji już wiemy, o tym jak dochodziłeś do decyzji o tym, żeby ją napisać też. A o czym jest Przeklęty syn? To literacki miszmasz fantastyki, dramatu, suspensu z elementami grozy, z domieszką politycznych konspiracji i intryg. To taka swoista wędrówka po barwnym kontynencie, począwszy od zaśnieżonych gór kamiennych zamków paladynów, aż po piaszczyste pustynie i areny spływające krwią gladiatorów. To również metamorfoza tytułowego bohatera, który traci bliskich, co negatywnie wpływa na jego postrzeganie świata, na jego percepcję, no i to prowadzi do licznych aberracji i jego szaleństwa. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pierwszym tomem, na YouTubie znajduje się kilkunastominutowy fragment audiobooka z Przeklętego syna, czytany przez Huberta Dobrzyńskiego. Ja chcę jeszcze powiedzieć o gatunkowym, że tak powiem, ciężarze tej książki, bo powiedziałeś o inspiracjach, o grach komputerowych, o serialach. To wszystko jest dzisiaj bardzo popularne. Ta popkultura buduje swoją siłę i popularność właśnie na takich sagach science fiction, na tym, co można łączyć w interaktywną grę
to, co później ewentualnie przelane jest na papier, to, co można sfilmować. To był taki twój świadomy wybór, żeby wpójść w gatunek, a właściwie niż masz gatunku, bo jak czytałem tę książkę i rzeczywiście poniekąd wiele różnych, zarówno popkulturowych gatunków, jak i tych książkowych w tym jednym tomie opowiadań, znaczy powieści, przepraszam, w tej powieści można znaleźć. Tak. Ostatnio słyszałem, że mógłbym zająć się pisaniem krótkich opowiadań science fiction. Jednej bliskiej osobie napisałem i w tym momencie jednak uważam, że skupię się na razie na tym projekcie planowo, trylogii powieści, bardziej fantastyki, ale tak jak mówiłem, że jest to tematyka taka dość ciężka. Na pewno nie nadaje się to do kanonu lektur. No właśnie, chciałem zapytać o plany, bo skoro pierwszy krok już został poczyniony, a planujesz tę opowieść jako trylogię, to czy już pracujesz nad tomem drugim, czy on jest w fazie pisania, czy może już kończysz pisać opowieści drugiego tomu? W tym roku udało mi się znaleźć więcej czasu i ukończyłem już drugą część, Drepcząc w wojennym popiele. To z kolei historie różnych ludzi, których drogi życiowe łączą się w końcowym etapie powieści. Poznajemy nonszalanckiego księcia Avalona, bezlitosnego, infantylnego łowcę niewolników Brauna Lesto, który topiąc te troski w alkoholu znęca się nad służbą. Jest też Majsa i Brachim, zakochana w sobie para skrytobójców, którzy wyruszają w głąb pustyni w poszukiwaniu jej matki. Dowiadują się również o konspiracji zakręcanej przeciwko rodzinie królewskiej. Trafiamy też na dwór królewski, do królestwa Venti. Widzimy damy dworu, romanse, nawet ślub. Poznajemy szokującą prawdę rodziny Hordeok. Są też takie elementy horroru. Mamy też takiego rycerza z młodszego legionu i jego matkę, która w tęsknocie za synem decyduje się na udział w rytuale spirytystycznym. Nie rozpędzaj się, nie rozpędzaj. Każdy, kto będzie chciał poznać tę losę, brzmi to rzeczywiście bardzo zachęcająco. Po prostu sięgnie po drugi tom. Jest jakiś plan wydawniczy? Znalazłeś już wydawcę? Wiesz, kto to wyda? Tak, miesiąc temu nawiązałem kontakt z wydawnictwem ogólnopolskim. Wydawnictwo zgubiło się w Gdyni, Nowa Ares. Lecz ze względu, że moje nazwisko nie jest jeszcze znane szerszej publice, te koszty... Po dzisiejszej rozmowie już będzie. Te koszty muszę pokryć sam, to począwszy od korekty tekstu łamania, tekstu druku, promocji, dystrybucji. To koszty rzędu 10 tysięcy złotych. I tak się zastanawiałem przez ten miesiąc i za namową bliskich. Myślałem, że szkoda stracić taką szansę, długo może się na nie powtórzyć. Uznałem, że zrobię coś, czego nikt wcześniej nie zaproponował. Już wprowadzam szczegóły. Otóż postanowiłem założyć zrzutkę i osoby, które będą zainteresowane książką, mogą mi wesprzeć jakąkolwiek wpłatą, tak, żeby Drepcząc w wojennym popiele znalazł się na półkach Empików w całej Polsce. Najbardziej aktywni, najbardziej chodni darczyńcy otrzymają ode mnie książkę ze specjalną dedykacją, możliwe spotkanie przy kawie, a nawet możliwość wpływu na fabułę w kolejnej części. Czuję, że będę inwestował swoje środki, także to przedsięwzięcie. Sebastian, ostatnie pytanie. Mówimy o tym, że ta popkultura ma to do siebie teraz, że się lubi sprzedawać w różnym stylu i w każdy sposób. Wiedźmin za miesiąc będzie serialowo debiutował w Netflixie. Może kiedyś pójdziesz śladem Sapkowskiego i zobaczysz swoich bohaterów na ekranie. Rozumiem, że bardzo byś chciał. Na razie moim marzeniem jest, żeby ujrzeć tą książkę na półkach, w sklepach i w Empiku, komputerach, a później pomyślimy. Drodzy Państwo, zapoznajcie się z pierwszym tomem, kibicujcie drugiemu tomowi przygód tego, co w głowie najpierw miał, a teraz
na papier przerwał Sebastian Artymiuk, pracownik Chełmskiej Biblioteki Publicznej i autor, jak słyszycie Państwo, bardzo poczytnych i bardzo ciekawych, ciekawie brzmiących historii. Dziękuję Ci, Sebastian, za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.